przyszli znajomi i nieznajomi od każdej strony. Na początek może zaczynając trochę od takiego krótkiego zarysu historycznego. Stefan Kliniż, Marcin Zurzędowa, czy może Szymon Sremiusz, to przykłady niektórych twórców dzienników, które zasunęły na tle dziejów w Polsce swoimi rozmiarami i rozmachem opisanych roślin. Samość rozkwit zielarstwa w Polsce przypada na okres średniowiecza. Z czasem właśnie nasza dyscyplina zaczęła się interesować tą tematyką, co wychodziło się dosyć naturalnie. Można powiedzieć, że największy rozkwit, jeżeli chodzi o zainteresowanie etnografii, właśnie etnobotaniką, przypada na XIX i XX wiek. Może jeszcze dodam, że pojęcie etnobotanika pojawiło się w 1895 i zostało użyte po raz pierwszy przez Johna Harsha Bergera. Jeżeli chodzi o naszą dzisiejszą wystawę, to chcieliśmy zaprezentować na przykładzie sześciu wybranych ziół, jak można je stosować, powiedzmy, dzisiaj. Również na stołach znajdują się małe broszury z wizerunkiem wybranych przez nas ziół oraz dwoma przepisami na odwrocie, jak można je w praktyce wykorzystać dzisiaj. Natomiast chciałem jeszcze dodać, że zioła były głównie wykorzystywane w celach magicznych, leczniczych i spożywczych oraz najczęściej wykorzystywane były w formie przetworzonej, czyli mamy tutaj różnego rodzaju maści, syropy, nalewki bądź odtrutki oraz również jako amulety w formie nieprzetworzonej, które miały pełnić rolę fuga demonów, czyli odstraszać od złego bądź podobne, że tak powiem, działalności. Dodam jeszcze, że jako grupa zdecydowaliśmy się na nietypową formę muzealną, czyli wystawienniczą, czyli jednodniową, można powiedzieć, trochę taką performansową formę, gdzie chcieliśmy wszystkich zaprosić do wspólnego spożycia potraw, które wykorzystują prawie wszystkie zioła, którymi postanowiliśmy się zająć, ponieważ Wielunia zdecydowaliśmy się nie wykorzystywać w potrawach ze względu na jego trujące właściwości. Myślę, że nam to wybaczycie. Może już bez zbędnego mówienia chciałem zaprosić do częstowania się potrawami oraz zabierania ze sobą przepisów podobnych, bo też o to nam chodzi. Dziękuję.